Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Tomek Lenart, a Wy jesteście świadkami trzeciego już odcinka Formy na Tatusia. Będzie w nim gość, który jest absolutną legendą duńskiej i polskiej piłki. To bramkarz, który rozegrał 500 spotkań na poziomie seniorskim, z tego 370 w ekstraklasie duńskiej. Został legendą duńskiego klubu Odense. Przede wszystkim największym jego sukcesem jest wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie. Arek, jesteśmy w formie na tatusia, więc ogólnie program będzie między innymi dotyczył pytań rodzinnych. Co według Ciebie mają sobie dzieciaki, nie tylko Twoje, ale ogólnie dzieci, co daje taką pozytywną nam energię? Wiesz co, dzieci przede wszystkim są takie bardzo pozytywnie nastawione do świata. One są zawsze uśmiechnięte. One też są bardzo szczere, nie? To są dzieci, one nie kalkulują. Jeżeli na przykład Cię lubią, to one to okazują, prawda? To one nie kalkulują, czy to się opłaca komuś, czy się nie opłaca, tylko one po prostu idą za tobą. No i ja pamiętam, jak grałem różne mecze w swoim życiu, te lepsze i te gorsze, no to jak nawet miałeś takiego doła, którego gdzieś tam po meczu jakimś przegranym, a zwłaszcza jako bramkarz puściłeś jakąś taką dziwną bramkę, no to przychodzisz po tym meczu do góry tam na ten VIP i pierwsze, co robią dzieci, no to lecą do ojca, prawda? Mm-hmm. I ty tak naprawdę wtedy zapominasz o wszystkich problemach, nie? I tak sobie zdajesz sprawę, że piłka nożna to jest tak naprawdę dodatek do życia, prawda? A jednak rodzina i dzieci są najważniejsze. Kolejne pytanie, od razu Ci powiem, że ja wiem, jaka jest odpowiedź, więc no. Musisz być bardzo szczery, nawet szczery do bólu. Kiedy trenowałeś jeszcze ze swoją żoną Kasią ze mną na siłowni, gdzieś tam w takiej luźnej rozmowie opowiedziała mi historię, jak wy się poznaliście. To jest mega, mega ciekawa historia. No, ja też ją opisywałem dosyć szeroko w swojej biografii, w swojej książce. Uh-huh. No ale pierwsze takie było spotkanie nasze wzrokowe. To tak naprawdę się stało, ja może już zacznę od początku wszystko, jak to się stało. To było w Warszawie w Złotych Tarasach, na -3, na parkingu -3. Ja stałem samochodem swoim tak na wprost, ona po drugiej stronie, że tak maskami do siebie, czyli tymi przednimi szybami. No i akurat ja wszedłem do samochodu, gdzieś tam na dół coś patrzyłem, czy odpalałem samochód, podnoszę głowę, a tu idzie taka blondi, nie? Ten chód taki. Wiesz, długie włosy. No i ona wsiadła w swojego Audi, pana miała chyba A3 Audi i zaczęła już wyjeżdżać, nie? Ja na -3 nie było zasięgu, no nawet już mówię, nie będę dzwonił do kolegi, jak już wyjadę, to do niego zacznę dzwonić. I ja za nią normalnie jechałem, nie? Ja normalnie od samego już wyjazdu z tego szlabanu tak naprawdę za nią jechałem, podążałem, ją goniłem samochodem. I tak się też złożyło, że na światłach stanęliśmy i miałem miejsce z lewej strony, czyli stanęliśmy obok, nie? No to wiesz, opuściłem szybę, wziąłem on jej numer telefonu i tak naprawdę jesteśmy razem już teraz od 10 lat, mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Z perspektywy czasu myślę, że to nie był przypadek, że my się w tym momencie spotkaliśmy w życiu. Myślę, że tam ktoś u góry to zaplanował, bo te wszystkie zdarzenia, które potem się potoczyły, moja choroba i potem byliśmy razem, ona mnie bardzo mocno wspierała w tym wszystkim. Myślę, że to nie było na przypadek. To nie był przypadek, to jestem tego pewien na 100%. Nie? Zastanawiałem się, co w sobie mają Duńczycy, jaką cechę, którą Ty też masz w sobie, że pozwoliło to Tobie osiągnąć tam sukces. Jaka to cecha? Wiesz co, tak naprawdę, ja muszę to powiedzieć od początku, Duńczycy nauczyli mnie pozytywnego myślenia. Mm-hmm. Czyli ja wyjeżdżając z naszego cudownego kraju, prawda, nauczyłem się i dlatego też tak jakby rozkwitłem w Danii,
bo ludzie tak naprawdę widzieli we mnie tylko pozytywne rzeczy, prawda? I koncentrowali się na pozytywnych rzeczach. Nigdy dosyć mocno nie koncentrowali się na tym, że na przykład to robię źle czy tego, tylko zawsze próbowali nawet z najgorszej interwencji wyciągnąć jakieś pozytywy. I to nagle uzmysłowiło mi, że ja tak naprawdę jestem dobry, ja uwierzyłem w siebie, prawda? Troszeczkę było u nas inaczej. Myślę, że naszemu społeczeństwu to troszeczkę teraz brakuje, że my tak naprawdę, nawet jak są fajne rzeczy, dobre rzeczy, to my nie chcemy tego uwidocznić i o tym mówić, tylko szukamy mimo wszystko jakiegoś negatywnego. I Dania mnie nauczyła tej pozytywnego podejścia do życia, na patrzenia na życie i wyciągania pozytywnych wniosków. Przez te wszystkie lata doświadczenia na boisku i poza boiskiem i poza granicami kraju, myślę, że trzeba bardzo uważać to, co się mówi w życiu. Naprawdę bardzo uważać, co wymawiamy. Bo te najpierw też, jednak chyba pomyśleć, tak, a dopiero później te negatywne rzeczy, które mówimy. Bo u nas często się mówi, zauważ, masakra, nie dojechał. Takie proste rzeczy to naprawdę kasuje ludzi. I to naprawdę jest, uważam, że za każdym wypowiedzeniem tego to nabiera dosyć dużej siły. Kwestia. Delikatnie ugięte kolana, unosimy skończyny górne do wysokości stawu barkowego. Nie wysoko, bo będzie się za bardzo mocno angażować kaptury. Mają pracować mięśnie naramienne. Pamiętam Cię jako po prostu zawodnika gdzieś tam, który przyjeżdżał do nas właśnie z Danii, czy do Topako, gdzieś tam potrenować w grudniu, jak się pamiętam Cię z tych momentów, zawsze to robiło wrażenie, jak tam się pojawiałeś. I nagle zjawiłeś się u mnie chłopaka 27-8-letniego, no co tu dużo powiedzieć, kiepskiej kondycji i fizycznej, i przede wszystkim psychicznej, z tego co pamiętam. Zgadzasz. No i teraz, żeby nie było tak, że tylko Ty jesteś tutaj gwiazdą, co miałem takiego w sobie, że taki młody koleś gdzieś tam w sobie jednak, no, jakiś tam mały kamyczek rzuciłem do tego, żeby Cię odbudować troszeczkę. No, to by było plus, muszę to postawić. Nie, co miałem takiego w sobie, że taki człowiek jak Ty powiedział sobie, nie wiem, no, to idę do tego gościa, bo on mi pomoże wrócić do formy na przykład. Co takiego sobie miałem? Wiesz co? W ogóle co takiego decyduje właśnie o takich ludzi zdołowanych, żeby robić krok pierwszy? Znaczy powiedzmy, bo też mówisz zdołowany, powiedzmy, że ja już byłem tak naprawdę po przeszczepie od 8 lat nie grałem już w piłkę nożną, nie trenowałem, bo tak po prostu branie tych leków po przeszczepie immunosupresyjnych, no, powodowało, że tak za bardzo siły nie miałem, prawda? I mi było ciężko się odbudować. I rzeczywiście gdzieś moja małżonka chyba najpierw Ciebie poznała, prawda? Razem gdzieś tam się poznali się na siłowni i później zaproponowała, żebyśmy do Ciebie przyszli. Ale to, zobacz, cały program, zobacz jak to wszystko się układa, ten cały program nawiązuje się do jakichś rzeczy, czy to nie ma przypadku. Wiesz o co chodzi? To nie jest tak, że my napotykamy przypadkowych ludzi na swojej drodze. To tak w ogóle nie działa. Nie? I moim zdaniem to też, że my akurat do Ciebie trafiliśmy poprzez moją małżonkę, to też nie jest przypadek. No, moim zdaniem my żeśmy się od pierwszego dnia treningów tak naprawdę mega zgrali. Tak. Byłeś bardzo pozytywny, bardzo profesjonalny i zrobiłem ogromny progres, bo oczywiście ja tych mięśni nie miałem na sobie, ale gdzieś ta pamięć mięśniowa była, ale oczywiście ciężka praca, my pracowaliśmy chyba z pół roku sobą, prawda? Naprawdę to dało ogromne efekty i widziałem, że z treningu na trening mam coraz więcej siły i przede wszystkim poprzez trening właśnie siłowy z Tobą bardzo dobrze się czułem psychicznie, czyli te endorfiny, które gdzieś tam wydzielają się. Testosteron. Dużo mokro robiliśmy, więc tutaj też... Tak, dużo testosteron, no bo tak, ja byłem taki przygarbiony ze względu na swoją pracę, te ręce do przodu w tej pozycji bramkarskiej, to te po prostu barki zawsze są ten. Trzeba było to wszystko gdzieś na drugą stronę wyprostować, no i to było naprawdę dużo ciężkiej pracy. A jakim jesteś teraz człowiekiem? Jakim teraz jest człowiekiem Arkadiusz Onyszko? No bo wtedy załóżmy, że byłeś tym człowiekiem takim właśnie nabuzowanym na boisku, poza boiskiem może też trochę, a jakim teraz jest człowiekiem Arkadiusz Onyszko? No ale tak jeszcze wracając do tego, jaki byłem kiedyś, tak? Jakbyś tak ludzie sobie wygooglowali, zobaczyli zdjęcia, jak ja wyglądam na tych zdjęciach, to jak psychopata trochę, nie? Bo byłem dosyć mocno skoncentrowany na tym, co robię, taki ekspresyjny. Tak, ten wzrok był bardzo... Taki zabójczy, tak. Ale to też powodowało ogromny respekt wśród zawodników drużyny przeciwnej, prawda? Tam tak za bardzo nie wchodzili w te pole karne, bo tam była taka Godzilla, która z tymi łapami tam leciała i tak troszeczkę uważali na mnie, nie?
z perspektywy czasu, po wszystkich tych przejściach zdrowotnych, rodzinnych, to myślę, że dużo się zmieniło. Mm-hmm. Bardzo dużo i mentalnie, i tak troszeczkę już nie mam takich nalotów gdzieś, agresji. No bo nagle dowiaduję się z dnia na dzień, tak jak ja, dowiedziałem się z dnia na dzień, że tak naprawdę koniec kariery piłkarskiej. Gdzie nie miałeś jeszcze zamiaru przeszkodzić karierę? 36 lat wróciłem do Polski. W dobrej formie przecież. Dobrej formie. Wodrze występy bardzo dobre. Bardzo dobre, tak. To mi otworzyło wiele drzwi w polskiej lidze, w wielu klubach. Tak. Naprawdę za dobre pieniądze. Mhm. Ja podpisałem kontrakt z Polonią Warszawa na 2 lata. No i wiesz, nagle okazuje się przy zwykłej kontroli krwi, że tak naprawdę ona się mnie w ogóle zapytała, czy ja widzę jeszcze. Mm-hmm. Bo taki już był ten poziom tych wszystkich fosforanów w organizmie, bo ja już nie wydalałem z siebie tego, tylko zostawiłem. Ona w ogóle była zdziwiona, że ja w ogóle jeszcze że funkcjonuję. Nie? Pamiętajcie o stałym napięciu mięśni brzucha, więc nie odkładajcie swojego ciężaru ciała na ziemię, tylko wykonujcie krótki ruch, tak żeby pracować cały czas na napiętym brzuchu. Ali. Superman jest. Superman. Tak, gościem naszego dzisiejszego odcinka jest Arkadiusz Onyszko. Jest! Mamy to! Oraz Oliwier i Paweł. Mówię słowo, myślisz od razu. Pierwsza myśl. To jest pomidor. Tak, to nie jest pomidor, to jest mówisz, myślisz, tak? No i pierwsze. Mówię piłka, myślisz? Pasja. Mówię dzieci, myślisz? Miłość. Mówię Polska, myślisz? Kocham. Mówię Dania, myślisz? Przygoda. Mówię Kasia, myślisz? Miłość. Dobra, mamy. Przewartościowałem swoje życie, nie? I tak naprawdę trzeba się cieszyć z małych rzeczy, nie? I jeżeli ktoś uważa, że jest kozakiem tu i teraz, to życie bywa mega, mega przewrotne. Mm-hmm. Naprawdę trzeba bardzo mocno stąpać po ziemi, nie? Bardzo mocno, bo nigdy nie wiesz, co będzie jutro, nie? Cieszy się każdym dniem. To tak się łatwo mówi oczywiście, nie? Ale to będzie dobra puenta. No, cieszy się każdym dniem, no bo tak naprawdę nie wiesz, co będzie jutro, czy w ogóle będzie jutro. Mm-hmm. I wykorzystasz go w 100%. Tak szkoda czasu na jakieś tam denerwowanie się. Oczywiście są gorsze dni. Człowiek ma różny stres. To jest nieuniknione, nie? Tylko żeby po prostu ten stres i te negatywne nastawienie nie towarzyszyło ci cały czas. Nie? Wiadomo, każdy jest tylko człowiekiem, miewa lepsze i gorsze dni. Ale no, zawsze sobie powtarzasz to słowo amazing. Będzie się amazing. I tyle. I tyle, tą błędą zakończmy. Bądźcie amazing, my jesteśmy amazing i mam nadzieję, że ten odcinek był też amazing. Do zobaczenia. W tym momencie zbieramy pieniądze na telewizor do domu samotnej matki, ale mamy też inne plany i chcemy pomagać dzieciakom z domów dziecka. Jeśli macie taką potrzebę i czujecie w głębi serca, że możecie nam pomóc, to wspierajcie naszą zbiórkę.